Państwa w imieniu gospodarza teatru, ale ponieważ tutaj przyszedł, więc myślę, że zrobi to sam. Najlepiej. To ja witam Państwa w imieniu Leszka. W takim razie, mówiąc już zupełnie serio i poważnie, dając szansę tym, którzy jeszcze wchodzą w zajmują miejsca, bardzo się cieszę, że kolejny raz gala odbywa się w teatrze. Jestem dumny, że taka uroczystość i taka impreza gości na deskach naszego teatru. My, którzy nie jeździmy na wózkach, nie widzimy takich problemów. A trzeba mieć naprawdę dużą wyobraźnię, otworzyć duszę i oczy i głowy, żeby dostrzec właśnie te bariery i je niwelować. W tej chwili już jest bardzo dużo miejsc dzięki właśnie tej akcji. To, że tak się rozrasta ta idea, to jest bardzo piękna i ważna rzecz. Bardzo dziękuję symbolicznie Pani Prezydent za i wszystkim ludziom, którzy te akcje podtrzymują przy życiu i rozwijają. Tyle ode mnie. Czujcie się tu Państwo jak u siebie w domu, bo to jest w tym momencie Wasz dom. Zapraszam na zero. No dobrze. Mogę się rozpiąć? Myśmy się już rozpięli. No. To chyba dłużej potrwa ta część, proszę Państwa, jednak. Znajduję się w Zielonej Górze. Teatrze Lubuskim. Gala Zielona Góra bez barier 2015. Po mojej lewej stronie Pani Wiceprezydent Greta Karenczak. Pani Prezydent, czy chciała Pani coś powiedzieć na temat tego konkursu? A ile mam czasu? Tak, za trzy uliczki. Ja mam Ci poważnie. Dobrze. Chciałam kolejny raz Państwa serdecznie powitać na galę. Jak Państwo widzicie, nie nazywamy tej gali, nie numerujemy jej, bo każdego roku chcemy tylko przypomnieć, że żyjemy wśród ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia, którzy potrzebują naszej uwagi, a tak naprawdę za chwileczkę my sami możemy być też potrzebującymi tej uwagi. Także uczenie i uwrażliwianie nas wszystkich na potrzeby innych ludzi jest bardzo potrzebne. Jesteśmy w przededniu Światowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością i tak naprawdę mamy dzisiaj w teatrze Wigilię tego wielkiego święta. Tego święta, który jest jednym dniem, ale chcielibyśmy, żeby to nie był jeden dzień, żeby to był cały rok, żeby to było całe nasze życie. Proszę Państwa, teraz poproszę o zabranie głosu Panią Martę, organistę. Szanowni Państwo, witam. Pani Prezydent powiedziała już bardzo dużo mądrych słów. Nie będę powtarzać po niej. Natomiast dzisiaj wskazujemy, nagradzamy te budynki, które w ciągu ostatniego roku stały się dostępniejsze dla nas wszystkich. Ja natomiast z pełnym naciskiem proszę wszystkich, aby przez następny kolejny rok i dalsze nasze życie niwelować nie tylko bariery architektoniczne, ale też w naszych głowach bariery mentalne. Bo to one powodują to, że powstają bariery architektoniczne. W takim razie możemy już, sądzę, zacząć naszą część oficjalną, część konkursową. Jak zwykle było 5 kategorii. Obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 metrów, obiekt użyteczności publicznej poniżej 200 metrów, budownictwo wielorodzinne, przestrzeń publiczna oraz obiekt i przestrzeń zabytkowa. Laureatem w kategorii obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 metrów jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Loop Light Factory spółka z o.o. oraz Regionalne Centrum Tkwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zapraszamy przedstawicieli do nas. Thank you.
zauważyli. Właśnie, nic się nie robi. Proszę Państwa, ja tylko pokażę dla przypomnienia to, co za chwilę będzie w nagrodzonych firmach na drzwiach. To jest ten symbol Zielonej Góry bez barier. To jest znak, że to jest miejsce przyjazne dla nas wszystkich. Proszę Państwa, kolejna kategoria jest to obiekt użyteczności publicznej poniżej 200 metrów kwadratowych i laureatem w tej kategorii jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Palium Hospicjum Domowe Poradnia Medycyny Paliatywnej w Zielonej Górze. Dwa wyróżnienia. Pierwsze jest dla rehabilitacji i leczenia skolio PET i drugie wyróżnienie otrzymuje Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka DO. Zapraszamy do lekarza.
Drodzy Państwo, mam teraz prośbę do laureatów, którzy poprzednio odebrali swoje wyróżnienia. Zapraszam na scenę. Teraz zrobimy sobie wspólne zdjęcie na pamiątkę i ku pamięci dla młodych pokoleń. Można tak śmiało powiedzieć. Zapraszamy serdecznie. Jakoś ładnie się ustawimy, może ktoś usiąść na kanapie właśnie, może założyć okulary, można zjeść cukru trochę. Tutaj, Państwo Office. Państwo Office musi siedzieć. Tak jest. Fajny pomysł, nie? Z nami. Tu, proszę. No wszyscy się tak grupują. Czuję, że jak ja bym tam poszedł, wszyscy tutaj przeszli wtedy, ale... Dobrze. Bardzo dziękujemy. Prosimy jeszcze raz o gorącą oklaski dla laureatów. No to co, idę dalej. Na chwilę możemy przycupnąć, tak? Możemy już wstać, dobrze? Jednak wciąż, dobrze. No wiem, dlatego stawy trzeba ćwiczyć. Karubinek, bo ledwo się dotknę, jak siedzi. Dobrze. Proszę się odkręć, proszę się rozluźnić. Bardzo dziękuję. A teraz, proszę Państwa, na chwilę muszę zejść, bo muszę wziąć ściągawkę. Pani prezydent pięknie chodzi. Proszę o brawa. Szanowni Państwo, teraz bardzo poważnie. Są wśród nas anioły i te anioły każdy z nas dostrzega. My w tym roku mamy wśród siebie, wśród wielu aniołów, które tu siedzą, jednego wyjątkowego anioła. Ile ma lat? Za chwilę Państwo sami zobaczą. Jest to Sławek Kuczak. Szanowni Państwo, aniołem roku 2015 jest Sławek Kuczak. Brawo! Szanowni Państwo, anioł co roku wygląda tak samo, ale przechodzi codziennie w inne ręce. Także Sławek, ja przekazuję Ci tego anioła. Chciałabym, żeby też stanowił dla Ciebie i dla Twojego życia dobrą wróżbę. Żeby też on był przy Tobie zawsze. Bardzo proszę. Pytałam Sławka, czy chcę coś powiedzieć, ale jak Państwo słyszeliście z audacji, jest bardzo dyskretny i powiedział, że nie chce nic powiedzieć. Bywa rzadko mężczyźnie wręcz, jak ja to wyjątkowa okazja. Ale jest mama Sławka. Jest mama Sławka. Jest mama Sławka. My zapraszamy Panią. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy przede wszystkim jury konkursu,
Kazimierz Łatwiński, Krzysztof Machalica, Robert Górski oraz Magda Miłuch, która jest ze Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli Państwo są, zapraszam na scenę. Jeżeli... No właśnie, no trzeba prosić, no... Maryję się. Mariusz, była z przewodniczącą? Tak? No może być zastępcą. Jedyna okazja, później pan Robert przyjdzie i koniec, po cukrze. Może by tam było lepiej, naprawdę. Jesteście kochani. Pamiętajcie o tym, że też pamiętam. Dziękuję. Zapraszam. No. Chciałbym się podziękować pani Kindze Kurdulskiej. Jest pani Kinga, zapraszamy. Zajęła się między innymi dekoracją, która jest na dzisiejszej gali. Brawo. Obrawa za współzawodnik na ten temat. Drodzy Państwo, w takim razie z przyjemnością zapraszam Państwa na spektakl Kwartet, który został wyreżyserowany przez pana Roberta Czechowskiego.